W ostatnim czasie dzielę się na temat Ducha Świętego, dlatego, że w jakimś od pewnego momentu Pan zwrócił moją uwagę na jedną rzecz. Na słowo, które jest zapisane i w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, i w 14, tam wyraźnie jest napisane: Gorliwie zabiegajcie o dary Ducha Świętego. I skoro Bóg daje tak wyraźne polecenie, tak wyraźne słowo kieruje do Kościoła, do nas, do swoich dzieci, to po pierwsze nie mogę tego zignorować, w każdym razie nie powinienem tego zignorować. A po drugie widzę w tym zachętę, bo skoro On mówi usilnie, dwukrotnie to. Powtarza, starajcie się o dary Ducha. To znaczy, że On chce te dary udzielić Kościołowi. No bo inaczej, jaki byłby sens tego, prawda? To znaczy, że On ma pragnienie, aby Duch Święty przejawiał się w życiu Bożego ludu, w zgromadzeniach i w naszej służbie, w naszym świadectwie. Inne miejsce, list do Filipian mówi, że Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. A więc, skoro rodzi się w nas takie Boże pragnienie, bo pragnienie darów ducha czy pragnienie mocy ducha świętego jest Bożym pragnieniem. Jest pragnieniem z góry, z nieba, od samego Boga, które On wkłada w serca swojego ludu, swoich dzieci. Jezus nie zamierzał tylko, tylko jeśli tak mogę powiedzieć, nie zamierzał tylko nas zbawić, uratować, ale postanowił nas wyposażyć w moc ducha, udzielić nam swego Ducha Świętego, abyśmy nie czuli się sami i też nie byli zdani na własne siły, ale w mocy ducha usługiwali. Czasami przeżywamy z tego coś więcej, czasami mniej. I chciałbym, i taka jest moje, taka moja modlitwa i takie moje pragnienie, aby Duch Święty wzbudził w Tobie i we mnie więcej pragnienia w tym względzie. Wołania do Boga. Boże, chcę być pełen Ducha. A ci, którzy przeżyli napełnienie Duchem Świętym, abyśmy modlili się: Panie, napełnij mnie na nowo. Na nowo rozpal ten ogień, ten dar łaski, który włożyłeś w moje serce. Panie, udziel mi więcej, więcej ze swoich charyzmatów, czyli darów łaski, o które mamy gorliwie zabiegać. I kiedy studiujemy te rzeczy z Bożego Słowa, możemy widzieć, że Bóg daje chętnie, Bóg daje bez wypominania. Z drugiej strony, oczywiście, że Bóg chce widzieć w nas zainteresowanie, pragnienie, wołanie o to. Ja myślę, że sprawiamy wielką przykrość Bogu, kiedy On coś chce nam dać, czy do czegoś nas wzywa. A my po prostu albo się już zniechęciliśmy, albo w ogóle nie zwracamy uwagi na to, do czego On nas wzywa. Mówiłem w czwartek zeszły na temat Jezus i Duch Święty. I znowu, wiecie, sam byłem poruszony, kiedy sprawdzałem te fragmenty Bożego Słowa, które były słowami skierowanymi do Marii, do Elżbiety, skierowane przez Zachariasza, Symeona w świątyni Jany. Za każdym razem tam wymieniony jest duch święty, moc Boża stępowała i te osoby prorokowały. Te pro osoby mówiły wielkie rzeczy o, o, o nowonarodzonym zbawicielu, o Jezusie, który przyszedł na ten świat. Znatchnienia ducha Symeon wielbi Boga i z natchnienia ducha prorokuje do Marii. To samo o Annie możemy powiedzieć. I, I nagle widzimy, że za każdym razem, kiedy Duch Święty wstępuje, ludzie nie, nie są tak po prostu bez ruchu, to się objawia, że so, będąc dotknięci, wypełnieni mocą ducha, zaczynają Boga wielbić. Za każdym razem usta są otwierane tych ludzi, i oni wielbią Boga, oni prorokują, a później, kiedy Duch Święty został wylany w dniu 50, mówią innymi językami, dlatego że nie są w stanie już ludzkim językiem wyrazić chwały dla Boga, i Duch Święty poddaje im słowa, jakie, jakie On uważa, aby Bóg był uwielbiony. A więc mówimy o rzeczach bardzo ważnych. Mówimy o tym, że bez Ducha Świętego Kościół nie jest w stanie dotykać, ratować zgubionego świata. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy w naszej pracy, w naszych domach, w kościele, wszędzie. Amen. Pewna gospodyni domowa. Że tak powiem, brzydko może gospodyni domowa. Mama, która, matka, która wychowywała dzieci, troszczyła się o dom, pyta, czy ja potrzebuję pełni ducha i mocy ducha? Ale zrozumiała, że tak, bo ma wychować swoje dzieci, ma poprowadzić je do Chrystusa i potrzebujemy do tego mocy Ducha Świętego. Tak więc Jezus już był poczęty. Z ducha. Później czytamy, że Jezus nad Jordanem, kiedy jest i utożsamia się w szcie, Jana-chrzciciela, w szcie w wodzie, utożsamia się z nami grzesznikami. I wychodząc z wody, oto Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje na niego. I zwróćcie uwagę, znowu Duch Święty wstępuje i rozlega się już nie głos jakiegoś proroka, anioła. Głos Ojca to jest mój umiłowany syn. To jest mój umiłowany syn. Jego, słuchajcie, Jezus to słyszy. I ludzie to słyszą: słyszą głos z nieba. Ale dla Jezusa to jest ważne, aby On wiedział zapewnienie o miłości Ojca do siebie. Dlatego, że zadanie, które jest przed Nim. Wymaga najwyższej ofiary, On ma oddać życie, On ma cierpieć, On ma być odrzucony i w końcu ukrzyżowany z powodu nas. A więc On słyszy głos Ojca, który mówi: Ja miłuję mojego Syna. Ja Ciebie miłuję, mój synu. To jest takie potwierdzenie na to, co ma się wydarzyć. To jest ciekawe, ale Jezus jest takim wzorcem dla nas. Każdy z nas potrzebuje usłyszeć wielokrotnie to zapewnienie Ojca z nieba: Miłuję Cię, mój synu, moja córko miłuję Cię. Bo wielokrotnie przeżywamy różne chwile jesteśmy atakowani przez przeciwnika i robimy też błędy, upadamy. I oskarżyciel przychodzi i mówi: Jak Bóg może Ciebie miłować jeszcze? Musimy usłyszeć to zapewnienie. Oczywiście Jezus był bez grzechu. Ale jeżeli on nawet bez grzechu potrzebował usłyszeć to zapewnienie. Tak więc Jezus zostaje, na nim spoczywa Duch Święty, zostaje namaszczony Duchem Świętym. I zwróćcie uwagę, że wydawałoby się, że namaszczenie rozwiązuje wszystko. I teraz Jezus powinien wyjść i działać w mocy Ducha. Ale zupełnie widzimy inny wzór. Oto Duch Święty, Duch Boży prowadzi Jezusa na pustkowie, na pustynię. Prowadzi Go w jednym celu, aby Jezus był poddany próbie, doświadczeniu, pokuszeniom, takie, jak my przeżywamy. On reprezentuje nas przed Bogiem, a Boga przed nami. Jest Synem Bożym i Synem Człowieczem. I jako syn człowieczy poddany jest pokuszeniom, doświadczeniom tak jak my. Cierpi głód tak jak my, pragnienie tak jak my. To samo wydarzyło się w życiu apostoła Pawła, został, kiedy Ananiasz położył na niego ręce i mówi, Mówi, że napełnia Cię duch święty, jest Ci dany i wstępuje na Ciebie, i Paweł zostaje napełniony duchem świętym. O jemu się wydaje, że on już teraz jest gotowy do posługiwania, bo Duch Boży na niego wstąpił. To jest taka wskazówka dla nas, kiedy Duch Boży wstąpi na Ciebie, kiedy będziesz napełniony mocą z wysokości. Wiedz jedno, przyjdzie czas, kiedy będziesz, i to bardzo szybko, kiedy będziesz poddany próbie. Bo Bóg w nas chce ukształtować charakter. Chce wypróbować, chce, żebyśmy byli mocni w wierze, chce, żebyśmy byli świadomi, że wchodzimy w konfrontację z przeciwnikiem, będąc pełnymi ducha. Chrześcijanin niepełen ducha nie stanowi takiego zagrożenia dla przeciwnika. Dlatego Bóg wzywa nas. Pan wzywa nas do tego, abyśmy wzięli moc ducha. Weźmiecie dar ducha świętego, który wam jest dany jako, jako obietnica od ojca dla kościoła. I oto Jezus jest na pustyni. 40 dni i nocy jest w poście. Jako człowiek, ja wierzę, że jest w szczególny sposób posilony, i, i musisz mieć od Boga coś, aby być tak długo w poście. Wiem, że są bracia, siostry, którzy wchodzą w taki post. Oczywiście tam jest chyba, że Jezus nie jadł i nie pił, tak? Jak sprawdzimy ten tekst nie jadł i nie pił, to musi być ponadnaturalne. Mojżesz był na górze przez 40 dni i nocy. Był w poście przed tronem, przed obliczem samego Boga, nie jadł i nie pił. Boża obecność dawała mu siłę i moc. Dlatego mówię, musisz mieć od Boga coś. I ja, kiedy ci bracia i siostry pościli 40 dni, oczywiście oni używali płynów. Ale szukali Pana, szukali Bożej obecności. W każdym razie pustynia dla nas to puste miejsce ma nam uzmysłowić, że zależni jesteśmy całkowicie od Boga. Musimy być pozbawieni swojej. Tej ufności we własne siły i własne możliwości. Na pustyni potrzebuje odnaleźć Boga dla samego siebie, usłyszeć Boga dla samego siebie. To jest, to jest ważne, drodzy. Jezus bardzo często praktykował miejsce odosobnienia. Po tym czasie, w czwartym rozdziale czytamy w wierszu 42, kiedy. Już zaczął działać w pełnej mocy, jest napisane, że Jezus poszedł na osobności, poszedł gdzieś tam w puste miejsce. I w szóstym rozdziale znowu Jezus poszedł na górę i całą noc był sam i wołał do Boga. Syn Boga żywego pokazuje nam, w jaki sposób Ty i ja mamy chodzić z Bogiem i w tej dziedzinie tej duchowej walki, że potrzebujemy czasu z Bogiem dla samych siebie. Jeżeli chcemy iść zwycięsko dalej, chcemy wykonać to, co Bóg ma dla naszego życia, jeżeli Syn Boży idzie na takie miejsca, aby słyszeć Ojca, aby mieć wyraźne wskazówki, o ileż bardziej potrzebujemy, każdy z nas tego potrzebuje, pustynia jest takim miejscem, kiedy mogę słyszeć Boga dla siebie. I dobrze jest. Czasami zostawić wszystko i powiedzieć: Ja muszę usłyszeć Boga. Co, co powinienem dalej robić? Co On mówi do mego życia? Pustynia jest miejscem, kiedy możesz nie tylko słyszeć, ale oglądać Boga, jak wcześniej go nie oglądałeś. Mojżesz mógł oglądać Boga na pustyni, kiedy widział ten krzew. Palący się i niespalający i Bóg mu się objawił w zupełnie nowy sposób. Przedtem dochodziły go jakieś pragnienia od Boga. Jakieś przeświadczenie do serca i on wiedział, że Bóg ma dla Niego zadanie, aby wyzwolić Izraela, tylko nie wiedział do końca, o co chodzi i jak. Ale tam już po 40 latach, widzi Boga tak jak nigdy wcześniej, słyszy Boga, jak nigdy wcześniej. To jest, on jest tam sam ze swoimi owcami i przed obliczem Boga. Eliasz słyszy Boga sam, Bóg go prowadzi na górę Bożą Choreb. I słyszy Boga, albo kiedy jest sam, wiecie, znajduje to miejsce puste, zostawia swojego sługę, bo, bo jest załamany, bo, bo, bo ma dość, bo, bo chce śmierci. I tam go Bóg znajduje. I każdy z nas czasami potrzebuje takiego miejsca, kiedy wyciszasz się, kiedy zostawiasz wszystko. Mówisz, panie, mów do mnie. To jest tak, jak mówi chyba jeden z proroków: Pomóżcie mi, który mówi, pójdę na wieżę i będę nasłuchiwał, co mi powie, co Bóg mi powie. Ale pustynia jest też takim miejscem, kiedy możesz. Doświadczyć upewnienia się co do tego, co Bóg ma dla Ciebie, co może już wcześniej słyszałeś, co Bóg do Ciebie przekazywał przez Słowo czy przez proroctwo, upewniać się co do, co do Twojego powołania i co do służby. Tego doświadczał Abraham. Kiedy już rozpoczął wyjście ze swojego domu, też Bóg mu mówi w pewnym momencie w 17 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym wierszu: Abramie, trwaj w społeczności ze mną. Ja jestem El-Shaddai, Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną, bądź blisko mnie. Tutaj czytamy, że Jezus zostaje zaprowadzony przez Ducha, a więc dobrą rzeczą jest, biblijną jak najbardziej, właściwą jak najbardziej. 100% jest to wolą Bożą, aby każde Boże dziecko przyjęło moc Ducha Świętego. Ta obietnica należy się każdemu. Ona dana nie jest za zasługi, nie jest w nagrodę, nie jest to żadne odznaczenie dla kogoś wybitnego w kościele, ale jest to dar łaski, jest. To dar wynikający z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to dar wynikający z tego, że Chrystus został uwielbiony i posadzony po prawicy Ojca. Amen. A więc pamiętaj, nie patrz na siebie. Oczywiście musisz, musimy usunąć grzech, nieczystość z naszego życia, kiedy szukamy mocy Ducha, pełni Ducha. Ale wiedz, że jest to dar, który jest dany ze względu na zasługi Chrystusa na Jego dzieło dokonane na krzyżu. Pamiętacie, Jezus powiedział, że Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czy Jezus jest teraz uwielbiony? On jest w chwale swojej, On wrócił do chwały. I ze względu na to Duch Święty jest dany, nie ze względu na mnie czy na ciebie, ze względu na Chrystusa, halleluja. Dlatego mogę z odwagą przyziwołać, panie, ze względu na to, co ty dokonałeś, ze względu na to, że ojciec ciebie uwielbił, napełnij mnie duchem świętym, ochrzcij mnie duchem świętym. A też możemy prosić, panie, udziel mi z darów ducha. Chcę, żeby duch święty mógł mnie używać. to jest ciekawe. Nie mam duch święty, który zostaje na nas wylany. To nie my się posługujemy duchem świętym, ale to my oddajemy się duchowi świętemu, aby on mógł ciebie i mnie używać tak jak on chce. To on jest szefem, to on rządzi, to on prowadzi, nie ja, nikt z nas. Wiecie, czasami ludzie myślą, że mogą instrumentalnie traktować Boga i Pan Bóg będzie robił to, co im się zamarzy i zamyśli. Nie, muszę być uniżonego ducha, serca przed Panem i wsłuchiwać się, jak duch święty chce mnie prowadzić. Pamiętacie, czytałem poprzednio: oni chcieli iść do Bitynia, duch Jezusa im zabronił. Chcieli głosić w Azję, duch święty nie pozwolił im. Prowadził ich zupełnie gdzie indziej. Ale ta wrażliwość i otwartość jest niezwykle ważna. W każdym razie. Widzimy, jak Duch Święty potężnie działa od poczęcia poprzez narodzenie, poprzez kiedy Jezus dojrzewa, kiedy Jezus jest, wchodzi w, w ten okres służby 30 lat, wszędzie widzimy, Duch Święty działa w Jego życiu. I możemy powiedzieć, że zresztą tak pisze Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale w wierszu 14. Ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Których Duch Boży prowadzi, a później jest napisane, bo nie otrzymaliście Ducha Bojaźni, ale Ducha synostwa, przez którego wołamy, Abba Ojcze, przez Ducha Świętego. To Duch Święty w tobie i we mnie, kiedy rodzisz się na nowo, On jest. Masz Go. Ale to jest jakby. Jaki, jaka, jakaś cząstka, Bóg chce napełnić nas, i Duch Święty chce nas prowadzić do pełni dojrzałości, do synostwa. Tam jest ciekawa gra słów, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami, a później, jako dzieci, to słowo jest: Dziecko, przez Ducha wołamy: Abba Ojcze, co świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie wiem, czy mogę tak to zinterpretować, ale syn, syn chyba jest bardziej mówi o wieku bardziej dorosłym, jakiejś dojrzałości, niż takie małe dziecko. I małe dziecko woła Tatusiu, ojcze, Tatusiu. Ale kiedy już dorastasz, syn uczy się rozróżniać. Jest prowadzony, jest prowadzony przez Ducha Świętego, Bóg chce, żebyśmy wzrastali, czynili postępy, dojrzewali. Pustynia jest miejscem próby. Duch Święty go poprowadził. To jest ciekawe. Nie szatan, Duch Święty go poprowadził do miejsca próby, konfrontacji. Ktoś powiedział, jakżeż Duch Święty może mnie w takie miejsce poprowadzić? No tak. Dlatego, że Duch Święty pracuje nad nami i z nami. I prowadzi Jezusa. Jezus jest poddany, tam jest użyte to greckie słowo peirasmos, które oznacza doświadczenie i pokuszenie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Pamiętacie, w liście pierwszym do Koryntian 10:13 jest napisane, że Bóg nie daje pejrasmos, nie daje pokuszeń, doświadczeń ponad nasze siły. Pamiętaj, kiedy Duch Święty prowadzi ciebie w miejsce konfrontacji, doświadczenia i próby, wiedz jedno, możesz to wyznać w takim momencie. Bóg jest wierny słowu i nie daje ponad moje siły. Ja to zniosę w Jego mocy. Bo On jest ze mną i obiecał, że nie da ponad moje możliwości i siły. To daje nam zachętę. I Jezus jest kuszony. Kiedy mija 40 dni, Jezus jest kuszony. Pamiętajmy, jesteśmy, jesteśmy napełnieni mocą z wysokości, wyposażeni, jesteśmy poddani próbie i dopiero później On nas wysyła. Do zadania, kiedy próbę zdajemy, kiedy, kiedy, kiedy zwycięsko przez to, przez to przecho, przechodzimy. Oto diabeł po 40 dniach i nocach, kiedy Jezus jest głodny, i tam jest wyraźnie napisane i łaknął, on jest głodny. Kto nie byłby głodny? Ja jestem po dniu i nie jedzenia, ja jestem głodny. Ja bym otworzył lodówkę, spiżarkę <głodny> A co mówiąc o więcej niż jednym dniu, a co o 40 dniach, chociaż wiecie, jak jesteś dłużej w poście, to troszkę pewne rzeczy mijają, ale później wraca to z całą intensywnością. 40 dni nocy. I wtedy przychodzi diabeł. W momencie krytycznym, kiedy Jezus odczuwa głód, ma prawo. Jeśli jesteś synem Bożym, Spraw, by te kamienie stały się chlebem, jeśli jesteś. Co za perfidia, nie? Zobaczcie, diabeł zawsze stara się zasiać wątpliwości, niewiarę. I on będzie atakował tych, którzy są napełnieni mocą z wysokości. Albo kiedy się modlisz o to, on będzie szeptał ci: To nie jest dla ciebie. Ty zawodzisz Boga. Ale chcę powiedzieć, nie dla naszych zasług, ale dla uwielbionego Chrystusa i dla Jego zasług jest Ci dana obietnica, darowizna Ducha Świętego. Nie słuchaj tego, co On mówi. On robi, kiedy człowiek się nawraca, doświadczamy tego. On mówi: Czy ty naprawdę narodziłeś się na nowo? Gdybyś narodził się na nowo, nie zrobiłbyś tego, nie powiedziałbyś tak, nie zachowałbyś się tak. To jest oskarżyciel, to jest kłamca, to jest ten, który zasiewa wątpliwości. Kiedy przyszedł do Adama i Ewy, zasiał wątpliwości, w Bożą miłość do nich, szczerość do nich. A Bóg wie, że gdy tylko zjecie, będziecie mieli taką samą wiedzę, jak Bóg. Dobra i zła. Zobaczcie, Bóg nie jest z wami do końca fair. On was przed czymś po prostu z czegoś was ograbia. Kłamca, morderca. Jeśli jesteś, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. A widocznie nie jesteś skoro tak zrobiłeś, tak się zachowałeś, tak postąpiłeś, ale dzięki niech będą Bogu, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Halleluja. Wiecie, diabeł nie chce, żebyśmy z ufną odwagą przyszli do tronu łaski i odebrali pomoc i błogosławieństwo od Boga. A Duch Święty jest dany nam jako pomoc, jest naszym pomocnikiem. Diabeł uderza, jakby w samo serce. No, udowodnij mi to, że jesteś synem Bożym. Jeśli jesteś, czyli chcę, żeby Jezus zwątpił to, w kim, kim jest. Jeżeli on tak podchodził do Syna Bożego, to nie dziwmy się, że przychodzi tak do nas, on uderza w naszą tożsamość, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Dlatego ważne jest, abyśmy wyznawali, żebyśmy mówili o tym jasno i wyraźnie: Kim jestem w Jezusie Chrystusie? Jeśli doświadczyłeś łaski. Doświadczyłeś przebaczenia. Doświadczyłeś tego, że tego tej świadomości, że Bóg przebaczył Ci grzech, Kim jesteś? Bożym dzieckiem. Jesteś zapieczętowany duchem. Jesteś posadzony w okręgach niebieskich. Jesteś ukryty w Chrystusie. To jest nasza, twoja i moja tożsamość. Bóg chce, żebyśmy trzymali się prawdy Bożego Słowa. A więc ten oszczerca będzie. Chcę wzbudzić w nas wątpliwości w to, czy narodziłem się na nowo, czy jestem Bożym dzieckiem, czy należę do Boga. Popatrzcie, Jezus jest ochrzczony, jest, na Niego wstępuje Duch Święty, a On ma takie myśli diabeł posyła do jego umysłu. Nie wiem, jak to się. Czy, czy on słyszy ten głos? Czy to dzieje się tak, jak w naszym wypadku najczęściej w naszych myślach? Diabeł posyła złe myśli, niewłaściwe myśli, pełne wątpliwości, niewiary i coś z tym muszę zrobić. Toczymy walkę. I popatrzcie, że ta walka jest. Przed nawróceniem, po nawróceniu, przed chrztem w Duchu Świętym, po w Duchu Świętym i ta walka będzie trwała do końca. I Bóg chce, żebyśmy umieli walczyć. Żebyśmy się okazali wierni i ufający, ufający Bogu. Jeśli jesteś Synem Bożym, a co Jezus 40 dni wcześniej słyszał? Tyś jest mój umiłowany Syn. Popatrzcie, przyszedł kłamca, oszczerca. I to, co Jezus przy... słyszał od Ojca 40 dni wcześniej. On przychodzi i mówi, jeśli jesteś, ale Jezus zna. Ojca, zna Słowo Boże. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy znali Słowo Boże, bo Słowo Boże jest częścią Twojej i mojej duchowej zbroi. Weź, weźcie miecz ducha, tak? Paweł pisze wyśle do Efezjan 6, od 6, 12. Weźcie miecz ducha, którym będziecie mogli dać odpór przeciwnikowi. Jezus mówi: Napisano jest. Nie samym chlebem. Żyje człowiek. Ja teraz bardzo chcę chleba, ale to nie jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest, że jestem karmionym mocą Bożego Słowa, które daje mi siłę i moc, aby iść dalej. Tak więc dajemy odpór. Diabeł będzie działał. Będzie wzbudzał nieraz wątpliwości, czy, czy słowo Boże to naprawdę jest godne tego, żeby mu ufać? Czy rzeczywiście ta Biblia jest słowem Boga i wy w XXI wieku wierzycie, że to jest słowo Boże? Czy możemy mu na 100% zaufać? A ja mówię, możesz mu zaufać na 1000%. Bo słowo Pana trwa na wiek. Jest niewzruszone. Ono nie myli się, nie kłamie. Ono ogłasza całą prawdę. I Paweł pisze później do Tymoteusza: A ty od młodości, od dzieciństwa znasz pisma, które cię uczą Bożej mądrości ku zbawieniu. Trzymaj się słowa. Kiedy Billy Graham miał, zanim rozpoczął swoją służbę, Wiecie, to mnie mocno dotknęło jego świadectwo i kiedy rozmawiał z różnymi wykształconymi swoimi przyjaciółmi, kolegami, którzy drwili, pokazywali mu i popatrz czy to jest możliwe, że to jest słowo Boże i próbowali mu pokazać na jakieś sprzeczności. Mówimy, że to są pozorne sprzeczności. Nie wszystko od razu wiemy i rozumiemy, a czas pokazuje, że mamy rację. Archeologia nam pokazuje, jak wierne, jak prawdziwe jest słowo Pana. Nauka pokazuje nam, im więcej ludzie odkrywają, jak wierne i prawdziwe jest słowo Pana. Tak sięga przecież zmienia miliony ludzi ich serca i wnętrza. I w pewnym momencie, kiedy on był w takim zamieszani i pod takim atakiem i chodził, musiał znaleźć sam miejsce przed Bogiem. I toczyła się ogromna walka, i diabeł starał się zasiać wątpliwości co do prawdy Bożego Słowa. I on mówi: Nie znam odpowiedzi na wszystko. Nie znam odpowiedzi na wszystko. Nikt z nas nie zna odpowiedzi na wszystko. Nikt. Ale położył tą księgę i mówił: I powiedział, ale ja. Polegam na Jego świętym słowie i uznaję, że Jego słowo jest pewne i nieomylne. I w tym momencie walka ustała i diabeł odstąpił, a on zwyciężył. Wiecie, ilekroć przeżywałem różnego rodzaju walki, czy ty przeżywasz, kiedy w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu wiary i z wiarą opierasz się na Bogu. Nagle była wielka zawierucha i nagle jest cisza. Przeciwnik jest pokonany. Tak jak ta burza na jeziorze Genezaret. W jednym momencie. Pamiętam taką chwilę, kiedy byłem jeszcze takim dzieckiem w wierze. Kiedy nie miałem możliwości chodzić do zboru. Kiedy byłem sam, kiedy... Diabeł oskarżał mnie, mówi: Nie ma już dla ciebie ratunku. Idziesz do piekła. Nie ma dla ciebie przebaczenia. I to było tak udręczające. A później pojawiły się kolejne myśli. Wiecie, dos dokładnie to, co diabeł robi tutaj. Skończ z sobą, bo dla ciebie już nie ma nadziei. I w takiej rozpaczy i determinacji, nie miałem się. Nie miałem możliwości, nie, nie znałem, nie byłem w stanie się z kimkolwiek spotkać. Pamiętam, jak uklęknąłem koło mojego tapczanu i zawołałem do Boga: Panie, jeśli nawet będę w piekle, to tam będę Ciebie uwielbiał. I nagle cisza wszystko, jakby ktoś odjął ręką. Boży pokój wypełni moje wnętrze. Bóg dał mi zwycięstwo, a przeciwnik został pokonany. Bo Bóg nie da ponad nasze siły, ale też Bóg chce, żebyśmy ufali Jemu, Jego Słowu. Jezus jest kuszony, aby zadziałał dla własnej korzyści. Użył tej mocy, dla własnej korzyści. Zrób z tych kamieni chleb. Nie tylko wątpliwości, jeśli jesteś. Zadziałaj dla siebie. Zobaczcie, dary Ducha nie są dane nam dla siebie. Dane są po to, aby mógł innym nimi usługiwać, aby inni doświadczali łaski i mocy Bożej. Amen. Nie dla mnie. Aby Bóg był uwielbiony. I Kościół ubłogosławiony. Dlatego powinienem mieć śmiałość modlić się o dary ducha, bo nie proszę je dla siebie. Proszę, Boże, daj mi Twoje dary duchu, święty, użyj mnie, aby Kościół, moi bracia i siostry, tymi podarunkami, tymi darami łaski, charyzmatami, byli ubłogosławieni. I to jest fair, nie? I to jest zgodne z Bożym Słowem, bo miłość daje, a nie zabiera. Chętnie się dzieli, udziela, błogosławi innych. A później diabeł wziął go na górę i pokazuje mu w mnieniu oka, chwałę wszystkich królestw, państw. Mówi dam ci to wszystko. Jeden pokłon jest twoje. Przecież Jezus przyszedł zbawić świat. Taka droga wydawałoby się szybka do osiągnięcia celu. Diabeł jest perfidny. Gdyby Jezus to zrobił, to byłby koniec. W ogóle, gdyby jakiemuś pokuszeniu uległ, to byłby koniec. On miał być czystym bez skazy. Bez grzechu, barankiem ofiarowanym za nasze grzechy. Tylko wtedy mógł nas wykupić. Tylko wtedy mógł stać się początkiem nowego stworzenia, nowej generacji, którą jest Kościół Jezusa Chrystusa. Amen. Tylko wtedy, bo inaczej byłby tym samym, co Adam. W, Chryst w Adamie wszyscy umieramy, ale w Chrystusie wszyscy są ożywieni. Halleluja. Ożywieni dla Boga, ożywieni z mocy Bożej, z mocy Ducha, zrodzeni dla Boga. Inaczej mówiąc, kompromis. Diabeł lubi słowo kompromis. Czy musisz tak ściśle iść za Bożym Słowem? Czy naprawdę nie wolno, a wam tak jeden owoc z tego drzewa? Czy nie możesz dzisiaj z nami, jak jedna mała rzecz? Wiecie, czasami jedna mała rzecz, jedno nieposłuszeństwo, jedno gdzieś tam odejście w niewłaściwym kierunku może zrujnować nasze życie do końca. Ludzie przez jedną rzecz, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu, Wzięli niewłaściwą rzecz. Radykalnie zniszczyło ich to życie. To nie znaczy, że Bóg nie może wyciągnąć człowieka. Może. Bóg jest w stanie przebaczyć, ale już nigdy nie będziesz w tym miejscu, w którym mógłbyś być. Nigdy. Też patrzę na ludzi w tym świecie. Mówią, tylko jedna zabawa, tylko jeden kieliszek, tylko jedna rzecz zrujnowane życie. Dzięki Bogu, że Jezus przychodzi i ratuje to, co zginęło, tak? Dzięki Bogu, dzięki Bogu, że jest przebaczenie, jest łaska. Ludzie czasami, wiecie, ludzie niewierzący, to tutaj nagminnie w tym kierunku grzeszą. Dam sobie powróżyć, uczestniczę w seansie spirytystycznym, pójdę tam gdzieś. Ale czasami zdarza się to chrześcijanom, którzy są nowonarodzeni, gdzieś z ciekawości, dają się, że tak powiem, uwieść kłamstwu. A Bóg mówi: nie rób tego. Droga na skróty, kompromis, daj odpór diabłu. Weź miecz słowa i daj odpór diabłu. Jezus mówi: Napisano jest, panu Bogu, panu Bogu tylko będziesz się kłaniał i jemu będziesz służył. I koniec. Żadnych kompromisów. Wiecie, jak musimy pilnować naszego życia? Kompromisy. Wiesz, to, 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 to jest cała gama, cała przestrzeń różnych sytuacji. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Mogliśmy być i przyszliśmy, bo nie poszliśmy na kompromis. A nie muszę tam być. Raz w miesiącu, raz w tygodniu wystarczy w niedzielę. Po co jeszcze w czwartek? Po co jeszcze na modlitwę? Po co jeszcze to? Przecież Bóg wyraźnie mówi: nie opuszczajcie wspólnych. Waszych zgromadzeń. On mówi to w jakimś celu. Ja rozumiem, jeśli ktoś nie może, pracuje i to, to rozumiemy. Ale jeżeli mogę, albo inaczej, kiedy Bóg oczekuje, że poświęcimy siebie. Poświęcimy siebie, swój czas. Bo muszę być tam. Gdzie uwielbione jest imię, gdzie jest toczona duchowa walka, gdzie jest mod ja tam muszę być. Ze względu na słowo, ze względu na to, że On tego ode mnie oczekuje. A więc czasami jest to nie tylko kwestia kompromisu, ale to wiąże się z poświęceniem czasu środków. I ostatnia rzecz, żebyśmy się modlili, fanatyzm. Wiecie, ludzie, którzy doświadczają ducha, powiedzieliśmy, że duch Boży jest duchem porządku. Jest, to jest duch, który działa w taki sposób, aby to nie przynosiło żadnego zgorszenia czy hańby dla Ewangelii. Diabeł bierze Jezusa na róg świątyni. Mówi, jeśli jesteś synem Bożym. Rzuć się teraz z, z tej. A bo przecież wiesz, że jest napisana taka obietnica, że aniołom swoim rozkaże, żeby Ciebie nieśli na swoich rękach, żebyś nie uraził nogi o kamień. Więc to jest perfidne. To jest perfidne. To jest schodzenie. To jest taki fanatyzm, taka głupota, i to jest też pycha. O, zrobimy coś spektakularnego, przecież jestem pełen Ducha Świętego. Wiecie, jestem pełen, ale to Duch Święty ma się mną posługi, posługiwać, nieodwrotnie. Są ludzie, którzy robią głupie rzeczy, są fanatykami, że tak powiem, Słowo Boże i Ewangelię wystawiają na pośmiewisko. Węże brać będą. Węże brać będą. A jeśli choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi. No i są tacy, którzy przynoszą węże w koszach i tak dalej. Jeśli masz wiarę, pastorze, to weź teraz węża. Tylko Jezus nie o tym mówi, nie o takim fanatyzmie i kuszeniu Boga. Mówi o sytuacjach, gdzie spotkasz się z zagrożeniem i Bóg uratuje twoje życie, tak jak na Malcie apostoła Pawła, kiedy statek się rozbił, kiedy on wyszedł na brzeg, kiedy chrust dokładał do ogniska i wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. I tubylcy mówią, bogowie nie pozwalają, musi to być strasznie bezbożny człowiek, bo bogowie się upomnieli o jego życie. A on strzepnął i dalej. To jest właśnie taki moment. Węże brać będą, nie zaszkodzi, a nie kuszenie Boga i, 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 że tak powiem, wystawianie na próbę. Bo Bóg powiedział: Jezus tak wyraźnie odpowiedział, napisano jest, nie będziesz kusił pana Boga swego. Nie będę przekraczał granic, które Bóg określił. Nie będę brał specjalnie i sobie trucizny do tego, i teraz wypiję, bo przecież jest napisane, że choćbyście się coś trującego wypili. Absolutnie nie. A więc nie bądźmy fanatykami, nie bądźmy i Duch Święty nigdy nas w takim kierunku nie prowadzi. Tam, gdzie On jest, ja powiedziałem, jest pokój, jest świętość. Tam jest działanie Boga ku temu, aby dotykać, uzdrawiać, pocieszać, budować lud Pana. Jezus nie pozwolił się z tego wyprowadzić. I wrócił, wrócił, był pełen ducha, a Łukasz pisze i wrócił w mocy ducha. Wiecie, próba i doświadczenie, kiedy zwycięsko przechodzimy, nie tylko jesteśmy pełni, ale w mocy ducha możemy iść i zacząć usługiwać. To dlatego Jezus, kiedy usiadł w Nazarecie, w synagodze, wziął Izajasza, zwój i czytał Duch Pański jest nade mną, Duch Pański, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym jeńców wypuścił na wolność, aby chorzy byli uzdrawiani. Rozpoczęła się wspaniała służba Jezusa pełnego mocy ducha. Czy diabeł przychodził i kusił go, później znowu? Wielokrotnie. Ale tu Jezus odniósł takie kluczowe zwycięstwo, a później w Getsemane kolejne. Drodzy, jeżeli Jezus doświadczał takich rzeczy, to jest dla nas i wzór, i przykład, abyśmy się nie bali, abyśmy nie uciekali od tego, ale byli pełni ducha znieśli, wytrwali w pokuszeniach, odnieśli zwycięstwo, a później w mocy ducha, ciągle później napełniali się duchem, aby Duch Święty mógł nas używać. Zwróćcie uwagę, Duch Pański nade mną, abym ogłosił, abym głosił, abym mówił. Zobaczcie, kiedy Duch Święty jest nad nami, przede wszystkim to jest ta pełnia ducha, ta moc ducha jest, daje nam moc doświadczenia i do głoszenia, ale też objawiają się Znaki i cuda. Jak później apostołowie mówią, Piotr mówi o Jezusie z Nazaretu: Jak Bóg namaścił go duchem świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Będziemy się modlić, pochylmy nasze głowy. Będziemy prosić po raz kolejny i znowu i w naszych domach, i jutro: Panie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Twoje słowo wzywa nas do tego, żebyśmy szli śladami Jezusa, żebyśmy byli napełnieni mocą ducha, żebyśmy byli zwycięzcami w mocy ducha. Panie, proszę Ciebie, duchu święty, dotykaj każdego z nas i dawaj pragnienie i tęsknotę, abyśmy byli pełni ducha, abyśmy szukali chrztu w duchu świętym, napełnienia duchem świętym. I proszę Cię, Boże Wszechmogący, Panie Jezu, proszę Cię Duchu Święty, abyś udzielał nam z darów ducha, wszystkich darów ducha, abyśmy mogli dawać świadectwo w Twojej mocy Duchu Święty, ale abyśmy też mogli, abyś mógł się nami posługiwać w darze uzdrawiania, w darach uzdrawiania, w Słowie proroczym, w językach. Wyjaśnianiu języków Boże, w każdym darze, który jest dany Kościołowi. Panie, daj, abyśmy stanęli przed Twoim obliczem i wołali o pełnię, o chrzest, ale też o dary łaski. Daj nam Twoje dary Boże. Daj nam ducha świętego i dary ducha świętego. Tak oto się modlimy, ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Gdyż chcemy usługiwać dla zbudowania Kościoła, dla zbudowania zboru, dla błogosławieństwa naszych braci i sióstr w Kościele, daj nam światłość, daj nam zrozumienie i poprowadź nas w tym kierunku. W imieniu Jezusa to się modlimy, też Duchu Święty prosimy Ciebie. Amen. Hallelujah.